Polski. W czerwonym obok Szweda Tony Rickardsona, mistrza świata, aktualnie wicelidera klasyfikacji po dwóch rundach Grand Prix. W kasku białym z toru czynności od wewnętrznego toru. Kręcili gaz taśma w górę i poszli. Krzyżaniak doskonale, Rickardson po zewnętrznej zemknął zawodnika Apatora. On usadowił się na czele stawki. Krzyżaniak jedzie drugi, trzeci Derdziński, a zjechał z toru zasypany zupełnie błotem Janusz Wawrzonek. On nie kontynuuje walki. Tor jest trudny, mokry. W pierwszym łuku, gdy jest ciasno, spod tylnych pół motocykli wyrzucane są tony tego błotnistego, tej błotnistej mazi. Zasypało okulary Janusza Wawrzonka. On kontynuuje jazdę, ale jest wykluczony przez arbitra w trakcie wyścigu za to, że dwoma kołami swego motocykla przejechał wewnętrzną linię toru. Na czele Rickardson, 10-15 metrów przewagi nad Jackiem Krzyżaniakiem. Daleko, daleko za nimi, na trzeciej pozycji, z ogromnymi kłopotami jedzie Sławomir Derdziński, a mimo iż walczy jeszcze ambitnie, Janusz Wawrzonek nie zdobędzie punktu, ponieważ został wykluczony w trakcie trwania wyścigu. On być może nawet jeszcze o tym nie wie, ponieważ widzą Państwo, jaki on jest brudny, potwornie już umorusany i być może przez te okulary, które są zasypane o tym, o czym mówił Przemek, tą błotnistą, żużlową mazią nic nie widzi, ale to teraz nieważne. Rickardson jest najlepszy. Za nim Jacek Krzyżaniak, jednak nie pozwolił się zaskoczyć Szwed. Z jednym punktem dopiero teraz przyjeżdża Sławomir Derdziński. Wyścig nierozstrzygnięty, 3-3 i pierwsze indywidualne zwycięstwo gospodarzy.